Polacy macie Boga w sercach? Spokojnie, to jest na razie cytat. Macie krew w żyłach, macie dosyć niewoli i cierpienia. Podnieście się do powstania. Musi to być ruch niekrwawy, lecz pobożny, olbrzymi, niedestrukcyjny, lecz namiętny i twórczy. Potrzebny jest najwyższy wysiłek, trzeba napiąć wszystkie energie i najidealniejsze namiętności. Musimy urządzić ostatnie powstanie, powstanie przeciw naszym błędom, przeciw naszym. Grzechom. Sługa Boży, kardynał August Klont, salezjanin. Potrzebny jest najwyższy wysiłek. Trzeba napiąć wszystkie energie i najidealniejsze namiętności. Dlatego noc walki o błogosławieństwo dla Polski. Jest niezwykłe dla mnie obserwowanie. Tej niesamowitej transformacji jednego z największych, najwspanialszych patriarchów Izraela, Jakuba, człowieka, dla którego największą pasją życia było zdobycie Bożego Błogosławieństwa. Pytam siebie, pytam każdego z Was: Czy jest dla Was największą pasją Waszego życia zdobyć Boże Błogosławieństwo, chodzić w Bożym Błogosławieństwie? Być całkowicie poddany Bożemu błogosławieństwu. Dlatego, kiedy modliłem się o natchnienie na tą noc, kiedy modliłem się, aby Pan dał mi światło, jak poprowadzić każdego z nas, a siebie wpierw, najpierw najprzód. Bo ja sam muszę być pierwszym, który wypełnia to, co głosi, to Pan dał mi. To pytanie w sercu, Dominik, czy chcesz każde moje błogosławieństwo? Czy chcesz zdobyć błogosławieństwo, które przygotowałem dla Ciebie jeszcze przed stworzeniem świata? Czy chcesz, abym odkrył Ci to, co przygotowałem dla Ciebie, ale musisz być gotowy, żeby to błogosławieństwo zdobyć? I wtedy narodziła się w moim sercu ta myśl, że potrzebujemy, jako Polska, jako Polacy, zdobyć nowy rodzaj błogosławieństwa, nowe wylanie Bożego błogosławieństwa na Polskę. I dlatego Jakub. Czy wiesz, że Jakub? Jego matka Rebeka posłużyli się nawet oszustwem, żeby ukraść błogosławieństwo, które było dane ojcu Izaakowi, a miał je otrzymać Ezaw pierworodny. Problem polega na tym, że Ezaf nie chciał Bożego błogosławieństwa. Jego to nie interesowało. Słowo Boże mówi, że Ezaf rozkoszował się przyjemnościami tego świata. Natomiast Rebeka bardzo dobrze wiedziała, że Boże Bogosławieństwo, które ma jej mąż, Bogosławieństwo patriarchy, Boże Bogosławieństwo jest czymś najważniejszym. I bardzo pragnęła tego błogosławieństwa dla swojego syna Umiłowanego. Tak, to był mami synek. Tak moglibyśmy go określić, Jakub. Ale ten, który już w łonie matki miał pragnienie zdobycia wszystkiego. Czy ja mam pragnienie w swoim sercu zdobyć wszystko, co Bóg dla mnie przygotował? Czy mam pragnienie zapłacić każdą cenę za zobaczenie Bożego Błogosławieństwa, które w potężny sposób przemieni moje życie? Jakub, kiedy otrzymał błogosławieństwo na podstawie oszustwa, planu knutego ze swoją matką Rebeką, kiedy otrzymał to błogosławieństwo od Izaaka, ruszył na polecenie Boga, aby szukać żony do innego kraju. I wiecie, kiedy Boże błogosławieństwo działa w naszym życiu, kiedy Boże błogosławieństwo działało w życiu Jakuba, on przechodził przez różnego rodzaju trudności, ale nic go nie złamało. Ze wszystkiego wychodził w zwycięski sposób. On nie miał życia usłanego różami, ale moc Boża tak potężnie działała w nim. Boże błogosławieństwo tak potężnie go chroniło, że nawet z najtrudniejszych sytuacji wychodził jako niesamowity zwycięzca, i ludzie widzieli to wokół niego. I zazdrościli mu, i chcieli tą moc, którą on miał moc bożego błogosławieństwa. I w pewnym momencie Bóg mówi do Jakuba, by wrócił do domu swego ojca. Jakub ma już żonę, ma dzieci, ma dobytek. Wraca więc do domu swojego ojca, ale okazuje się, że Eza w dyszy. Rządzą zemsty za to, że pozbawiono go Bożego Błogosławieństwa. On dokładnie widzi, że jego życie się nie ułożyło, że przegrał Boże Błogosławieństwo, że wybierał zupełnie bez sensu, uganiał się za przyjemnościami tego świata, a nie zabiegał o to, co najważniejsze więc dyszy rządzą zemsty, że został pozbawiony Bożego błogosławieństwa i chce po prostu zabić Jakuba. Wybiera się więc z 400 wojownikami, aby dokonać zemsty. Jakub dokładnie zdaje sobie sprawę, co go czeka. Jest dumiony, ponieważ Bóg każe mu wrócić do domu jego ojca. Ale tam czyha na niego Ezaw. Czeka na niego z czterystoma zbrojnymi wojownikami, aby go zabić. Jakub próbuje się ratować. Wysyła więc owce, wysyła osły, wysyła wielbłądy, żeby jakoś uspokoić i polubownie załatwić sprawę z Ezawem. Słowo Boże mówi, że Jakub bardzo się z i zatrwożył. Ma świadomość tego, że Bóg jest z nim, że Boże błogosławieństwo jest przy nim. Ma świadomość tego, że czyni to, co Bóg mu każe. Wraca do domu swego Ojca. A jednocześnie skupia się na okolicznościach życia, które powodują, że zaczyna się bać, bardzo się bać, panicznie się bać. Bardzo często wielu z nas może w sytuacji komfortu życiowego żyć. W przekonaniu o Bożym Błogosławieństwie i odpowiadać Bożym pragnieniem Swego serca na to, co Bóg Ci daje. Ale w momencie, kiedy okoliczności Twojego życia zaczynają się zmieniać, zaczynamy doświadczać tego, że być może Boże Błogosławieństwo nie jest zakorzenione mocno w naszym sercu. Że potrzebujemy czegoś zupełnie nowego. Jakiegoś nowego namaszczenia, nowego umocnienia, żeby Boże błogosławieństwo zaczęło działać z nową mocą w naszym życiu, ponieważ okoliczności destrukcyjne, które widzę na zewnątrz, przejmują kontrolę nad tym, co mam wewnątrz. A przecież Słowo Boże mówi: nie bój się. Większy jest ten, który jest w Tobie od tego, który jest na zewnątrz, który jest na świecie. Jakub, pomimo tego, że wie, że Bóg jest z Nim, zaczyna się bardzo bać. I to jest być może doświadczenie wielu z nas dzisiaj, doświadczenie wielu Polaków, którzy modlą się każdego dnia, karmią się ciałem i krwią Boga, a jednocześnie patrząc na zewnętrzne okoliczności, na propagandę lęku, strachu, zaczynają tak bardzo się bać. Że już nie widzą, że ten, który jest w nich, ten, którego się karmią, Jego ciałem, Jego krwią, jest Bogiem wszechmogącym, a nie trochę mogącym, i nawet nie, na chwilę nie spuszcza z nich swoich oczu. Kochani moi, Jakub próbuje załatwić sprawę z Ezawem, dając mu wielbłądy, owce i osły. Ezaw jest tu symbolem zła. A ze złem nie wchodzi się w kompromis. To jest jedna z najbardziej perfidnych pułapek demona. Wielu z nas to upada. Lęk przed utratą życia, profitów, awansów, dobrego stanowiska. Lęk przed tym, że będziesz musiał zapłacić cenę za wierność prawdzie. Kusi do wejścia w kompromis ze złem, z tymi, którzy mają pieniądze, układy. Wydaje się, że mogą wszystko. Będziemy często kuszeni do tego w obawie przed utratą dobrej posady, przywilejów, awansów społecznych, biznesowych. Grozi to nam wszystkim, kochani. Grozi to politykom, grozi hierarchii kościelnej, kapłanom, grozi każdemu z nas. Kiedy pozwolimy, żeby demon lęku, strachu, zastraszenia, terroru, kontroli przejął, Sposób naszego myślenia, odbierania rzeczywistości. Zaczniemy podejmować bardzo głupie decyzje. Wszystkie decyzje, które podejmujesz z miejsca lęku, nigdy nie będą Bożymi decyzjami. Wtedy tak łatwo nam wejść w kompromis ze złem. Patrzę na dzisiejszą sytuację, kościoła świata, wielu z nas. Tak często wchodzimy w kompromis ze złem kosztem zaprzeczania prawdzie. Dlaczego? Bo za dużo możemy stracić. Szczególnie wtedy, kiedy w grę wchodzą olbrzymie pieniądze, często okraszone różnymi szantażami. Wtedy nawet nie chcemy poznać prawdy, ponieważ musielibyśmy wziąć za nią odpowiedzialność. Tak jest najwygodniej. Wiecie, ilu ludzi dzisiaj nie chce poznać prawdy? Dlaczego? Dlatego, że musieliby się skonfrontować z wiedzą, którą poznali. Musieliby bardzo często być postawieni w sytuacji utraty komfortu, przyjemności życia, skonfrontowania się z prawdą i podjęcia decyzji zgodnej z wiedzą, którą posiedli. Dlatego wielu z nas na wszystkich szczeblach życia społecznego i religijnego boi się poznać prawdy. Wolimy, jak Piłat, mieć święty spokój, powiedzieć kpiąco, znudzonym głosem: A cóż to jest prawda? A cóż to jest prawda? I odwrócić się na pięcie i odejść. Wiecie, że Piłat tak zrobił? Posłuchajcie słów Ewangelii. Patrząc na Jezusa, zapytał: Cóż to jest prawda? Odwrócił się i odszedł. Nawet nie poczekał na odpowiedź. Czytajcie Ewangelię. Wielu z nas dzisiaj tak mówi: Nie chcemy prawdy, boimy się prawdy. Prawda może nas wyrwać z naszego komfortu życiowego. Prawda może nas zacząć konfrontować z tym, z czym nie chcemy się konfrontować. Wolimy obrócić się na pięć i powiedzieć, nas to nie interesuje. Stanąć po stronie tych, którzy mają władzę, pieniądze, kreują dzisiaj rzeczywistość globalną i nie chcieć nawet wysłuchać tych, którzy ryzykują utratą wszystkiego, by głosić prawdę, narażając się często kreatorom nowego porządku świata. Tylko, że konsekwencją takiego postępowania jest zdrada Jezusa, zdrada Ewangelii, skazanie Jezusa na śmierć, skazanie Kościoła na śmierć. A przecież tak jak Jezus, mamy oddać życie za Kościół. Jezus oddał swoje życie za Kościół, za swoją oblubienicę, za każdego z nas. Tak bał się. Przeżywaliśmy razem z nim godzinę Ogrójca, jeszcze nie tak dawno kilkanaście minut wcześniej. Bał się potwornie. Bał się tak, że wystąpił krwawy pot, który zalewał jego ciało ekstremalny strach. Wiecie, co to jest odwaga? To jest przemodlony lęk. Zapamiętajcie to. Chcesz być odważny. Zacznij się modlić. Często ludzie, którzy zaczynają destrukcyjnie doświadczać różnych rodzajów okoliczności w swoim życiu, próbują jakoś ominąć cierpienie. Niektórzy próbują przespać problem, myśląc, że jak się obudzą, to on zniknie. Niektórzy próbują cierpienie zajeść. Już lodówka pusta, ale cierpienie nie odchodzi. Jedynym rozwiązaniem, żeby przejść przez lęk, jest modlitwa. Słowo Boże mówi, że Jezus im bardziej był udręczony w ogrodzie oliwnym, tym goręcej się modlił. Czy rozumiesz? Nie rezygnował z modlitwy, nie szedł spać przy apostołach. Zróbcie miejsce chłopaki. Jestem tak udręczony, położę się spać. Może jak się obudzę, to ta udręka zniknie. Nie poszedł do niewiast. Pytając, czy macie coś do jedzenia, muszę zajeść swoje cierpienie. Jeszcze goręcej się modlił. Panie, proszę cię dla każdego z nas o tą łaskę, że kiedy wejdziemy w udrękę że kiedy wejdziemy w wielki ucisk naszego osobistego życia czy globalnego życia tym silniej i mocniej będziemy się modlić będziemy wojownikami modlitwy im większa udręka w naszym życiu tym gorąca będzie bardziej modlitwa panie proszę ci o to dla każdego z nas tak łatwo wtedy wiecie Stać się byle jakim. Wszyscy to mamy. Dezercja. Uciec, kiedy nie mamy komfortu w naszym życiu. Uciec wtedy, kiedy przestaje być przyjemnie. Kiedy czujemy zagrożenie. Kardynał Wyszyński, prymas Polski, za miesiąc będziemy, daj Bóg, świętować jego beatyfikację. Mówił tak. Nie myślcie, że naród może wypełnić swoje zadanie tylko z pomocą ludzi bez wyrazu, którzy żyją byle jak, aby przeżyć, aby się jakoś odkuć, aby wykręcić się tanim kosztem. Łatwizna życiowa jest największym wrogiem współczesnej Polski. Jakie to są prorocze słowa? Łatwizna życiowa. Jest największym wrogiem współczesnej Polski. Nie tylko kompetencje, ale nieuczciwość ludzi kompetentnych, wykształconych, znających swoje zadania, nawet dobrze uposażonych, może doprowadzić do straszliwej katastrofy naszej Ojczyzny. Dokładnie tak. Nieuczciwość ludzi kompetentnych, wykształconych, znających swoje zadania, może doprowadzić do straszliwej katastrofy naszej ojczyzny. Myślę sobie: nieuczciwość w poszukiwaniu prawdy zdrada prawdy w zamian za pieniądze, komfort życia, przywileje społeczne. Dlatego ta dzisiejsza noc noc walki o blask prawdy, żeby rozświetlił naszą ojczyznę, rozświetlił nasze serca, aby prawda zakrólowała. Żebyśmy chcieli żyć w prawdzie pomimo tego, że ona może być trudna dla nas, że może nas zmusić do największego wysiłku. Ale chcemy przyjąć odpowiedzialność za prawdę. Wróćmy do Jakuba. Jest w sytuacji krytycznej. Wyobraźcie sobie, nawet swoją żonę, swoje dzieci, bydło całe, dobytek oddala od siebie, każe im uciekać. Chronić przed Ezawem, który wytłucze wszystkich. A jego na pierwszym miejscu i zostaje sam. Przerażony, spanikowany. Przytłoczony świadomością nieuchronnie zbliżającej się śmierci, jest sam. Ilu z nas, kochani, dzisiaj może to powiedzieć o swoim życiu? Czuję się bardzo samotny. Pomimo tego, że mam ruszaniec w kieszeni i odmawiam go, pomimo tego, że modlę się Bożym Słowem, pomimo tego, że chodzę na Eucharystię, uczestniczę w niej, karmię się ciałem i krwią Boga, czuję, jakby Boga nie było przy mnie. Czuję się tak potwornie samotny, jakby Bóg był głuchy na moje wołanie. Wielu z nas dzisiaj tego doświadcza. Dostaje setki maili, telefonów, smsów. Proszę księdza, błagam o spotkanie. Robię wszystko, co tylko mogę. Próbuję modlić się całym sercem. Ale mam wrażenie, jakby Boga nie było w moim życiu. Moje życie to jest jedna wielka porażka. Czuję się tak potwornie samotny, jakby Boga nie było, jakby był głuchy na moje modlitwy. Znasz to? Jakub bardzo potrzebował szczególnej Bożej pomocy, Bożego wsparcia. I każdy z nas woła: Boże, przyjdź. I Bóg przychodzi. Bóg przychodzi. Bóg przychodzi do Jakuba, tylko jak? Przychodzi do Jakuba, jakby był jego wrogiem. Przychodzi do Jakuba, aby z nim walczyć. To jest dla mnie fenomenalne. Każdy z nas chciałby w takiej sytuacji, w której czujecie tak bardzo samotny, zagrożenie życia. Chcielibyśmy mieć Boga, który przyjdzie i przytuli nas do serca. Boga, który wtuli nas w swoje ramiona i powie, nie bój się, jestem, ja jestem. Wszystko będzie dobrze. Wszystko dobrze się skończy. Chodź tutaj, wtul się w moje ramiona i odpoczywaj w mojej miłości. Każdy z nas by tak chciał. Chciałabyś, kochana babciu, żeby tak było w Twoim życiu? Jak przechodzisz trudny czas? Ja też. Żeby taki Bóg mi się objawił. Pan, panów i król, królów, który wyciąga do mnie swoje dłonie i mówi: nic się nie bój, wtul się w moje ramiona, a ja stanę do walki z tym, to, co chce Cię zniszczyć. Ale do Jakuba przychodzi Bóg zupełnie inaczej. Przychodzi, jakby był jego wrogiem. Przychodzi do Jakuba jako tajemnicza istota, i mówi: Jakubie, wstań i walcz. Wstań i walcz! Jeśli ktokolwiek w takiej sytuacji miałby się poddać, to na pewno byłby to Jakub. Jest zagubiony jak nigdy. Zamiast otrzymać wylanie Bożej miłości, poczucie bezpieczeństwa, zostaje wyzwany do walki przez samego Boga. I to jest, kochani, coś, co jest dla mnie absolutnie kluczowe w tej nocy. I Panie, proszę Cię o wylanie tej łaski dla każdego z nas, gdzie w sytuacji, w której wydaje się, że wszystko jest przegrane. Gdzie w sytuacji, w której się wydaje, że zostaniemy zmiażdżeni przez złotego świata, gdzie w sytuacji, w której się wydaje, że nie mamy szans, że po ludzku wszystko jest przegrane, i że kiedy tak bardzo naturalnie prosimy Boże, objaw mi swoją miłość, daj mi poczucie bezpieczeństwa, daj mi wtulić się w Twoje serce, w Twoje ramiona, on przychodzi i mówi: Dominik. Wstań i walcz. Teraz. Teraz jest najważniejsze. Teraz staniesz do walki o największe błogosławieństwo, które dla Ciebie przygotowałem. O bracia i siostry, jest niesamowite dla mnie, że w tej sytuacji Bóg przychodzi i mówi wstań i walcz. Walcz o swoje przeznaczenie. Walcz o swoje powołanie, walcz o swoje namaszczenie, takie namaszczenie, jakiego nigdy wcześniej nie miałeś. Walcz o to błogosławieństwo, które dla ciebie przygotowałem, które powali cię z nóg, które będzie oszałamiające. Wstań i walcz. Bracia i siostry, ja modlę się dla was. I dla siebie nade wszystko o łaskę wylania takiej determinacji do walki duchowej. Modlę się, aby Jakub, patriarcha Izraela, był teraz przy każdym z nas, szczególnie tej nocy. Przyszedł do naszych domów, do naszych małżeństw, do naszych rodzin, w których umiera miłość. Może jesteś na skraju rozwodu. Może twoje dzieci umierają z dala od Boga w nienawiści do niego, totalnej obojętności, a ty modlisz się. A masz wrażenie, jakby Bóg był głuchy, jakby u ciebie nie słyszał. Nic się nie zmienia. Wręcz jest coraz gorzej. I teraz Bóg przychodzi do ciebie. Mówi: "Wstań i walcz". Wiecie, kiedy Bóg zwleka z odpowiedzią? To no często nie dlatego, że się źle modlimy, ale dlatego, że przygotowuje odpowiedź na miarę swojego wszechmogącego serca. Odpowiedź, która nas zadziwi, która nas oszołomi. Jakub nie spodziewał się, że będzie patriarchą Izraela, że będzie. Cytowany przez wszystkie dni aż do skończenia świata, że jego historia będzie włożona w historię tej planety, że ludzie do końca świata będą czytać o tym, jak walczył z Bogiem, że będzie wzorem, motywacją dla wielu, wielu chrześcijan na całym świecie. Do tego, aby podjąć walkę w sytuacji, kiedy wszystko wydaje się już stracone. Wiecie, co mnie też fascynuje w tej sytuacji? Że Bóg przychodzi do Jakuba jako trener. Trener, który ma przygotować tego trochę, jak mówiliśmy, mamy synka, pupilek mamusi Rebeki do prawdziwej walki o prawdziwe błogosławieństwo. O nowe poznanie Boga. O moc wejścia na nowy poziom życia, nowe namaszczenie, nową intymność z Nim. Może zadajemy sobie to pytanie, dlaczego Bóg tak postąpił? Dlaczego nie przyszedł na przykład jak do Eliasza w lekkim powiewie? Wtulając z Eliasza w ten lekki powiew miłości i czułości. Dlaczego tak przyszedł do Jakuba? Wyobraź sobie sytuację, w której masz walczyć o Mistrzostwo Świata w MMA, w boksie z największym mistrzem tej planety. I twój trener mówi ci tak: chodź tutaj, nic się nie bój, włącz sobie YouTube'a, obejrzyj sobie kilka walk tego wielkiego mistrza. Siądź sobie, weź sobie chipsy, popcorn, kup sobie Coca-Colę i oglądaj jego walki. Dam ci kilka wskazówek, masz papiery na to, żeby być wielkim mistrzem, więc spoko. Zresztą pamiętaj, ja będę przy tobie, na pewno wygrasz tą walkę. Co byś powiedział takim trenerze? Czy zaufałbyś takiemu trenerowi? Że dobrze przygotowujecie do walki. Nie, dobry trener, trener, który jest odpowiedzialny za swojego zawodnika, kiedy rozpoczyna się przygotowanie do walki, wprowadza go w całkowity dyskomfort. Bierze go ze strefy komfortu i stwarza mu na obozie szkoleniowym ekstremalne warunki dyskomfortu po to, aby na maksa wzmocnić jego psychikę, żeby dyscyplina wykształtowała w nim nowy charakter, wyzwoliła w nim nowe energie. Dyscyplina co do minuty, co do godziny. Dyscyplina w jedzeniu, w spaniu. Dyscyplina w treningu. Treningi, które są takie, wiecie, ja całe życie trenowałem, kiedy przygotowywałem się do największych wyzwań w sztukach walki. Kiedy stawałem naprzeciwko ludzi, którzy przerażali swoimi umiejętnościami walki. Kiedy przygotowywałem się do walki z nimi. Trenowałem od rana do wieczora. Często wymiotowałem z wysiłku. Z taką determinacją. Wiedziałem, że ten trening, ten pot, ten ból, to cierpienie zaowocuje w walce pewnością siebie, poczuciem bezpieczeństwa. Dobry trener będzie szukał ci najlepszych sparing partnerów. Takich, którzy stworzą ci piekło w ringu. Ale tylko dlatego, żebyś tak wzmocnił swoją psychikę, swoją mentalność, że kiedy staniesz naprzeciwko mistrza świata, będziesz gotowy. Czy rozumiesz? Wchodzimy kochani w bardzo trudny czas. Wierzę mocno, że wchodzimy w czas biblijnego wielkiego ucisku. Nie będziemy w stanie wygrać z tym, co nadchodzi. Siedząc godzinami przed telewizorem, internetem, Facebookiem, Instagramem, mówiąc przysłowiowy paciorek rano czy wieczorem, nawet odmawiając różaniec czy koronkę, czy czytając Boże słowa, ale z myślami i sercem zupełnie gdzieś indziej. Dzisiaj potrzebujemy jak nigdy dotychczas, aby Matka Boża. Ona jest niesamowitą trenerką. Wyprowadziła nas ze strefy komfortu na obóz szkoleniowy. Wyprowadziła nas do takiej dyscypliny życia religijnego, do takiej dyscypliny duchowej walki, do takiego zapłacenia ceny z komfortu naszego lekkiego, przyjemnego i beztroskiego życia. Aby wzmocnić się tak bardzo w modlitwie, w intymności z Bogiem, aby go na nowo tak poznać, jak nigdy wcześniej go nie poznaliśmy. I niejednokrotnie usłyszymy, w tej walce duchowej, głos Boga wstani walcz. Potrzebuje wykształcić Twój charakter. Na najtrudniejsze walki, które są przed Tobą. Potrzebuję wykształcić Twoje serce, które stanie się nieustraszone w walce z wrogiem. Muszę oderwać Cię od Twojego przyjemnego, lekkiego i beztroskiego życia, aby przygotować Cię do tej walki, którą wygrają tylko najlepsi. Czy rozumiesz? Wielu chrześcijan jest dzisiaj testowanych. Na obozach szkoleniowych na całym świecie, przygotowanych przez Matkę Bożą, przygotowanych i przygotowywanych do największych walk, które są dopiero przed nimi. Wstań i walcz, mówi Bóg do każdego z nas. Wiecie, to jest to pytanie, które chcemy sobie dzisiaj zadać: czy chcesz stanąć do walki? W miejscu Twojego największego zmęczenia, niewiary, zwątpienia, kiedy masz już wszystkiego dosyć, kiedy po ludzku wydaje Ci się, że już nie ma sensu walczyć, czy chcesz stanąć do walki jeszcze raz? To jest to pytanie, które stawiam sobie, stawiam każdemu z Was tej nocy. Patrzę, kochani, na Ewangelię. Jest fenomenalne. Przychodzi Ojciec do Jezusa, synem, który jest opętany, i mówi: Czy możesz uzdrowić mojego syna? Zlituj się nad moim synem. Może wielu z Was, rodziców tutaj, w tym kościele, słuchających nas przez internet, modlą się, z wielką determinacją, o dar wiary dla swoich dzieci, o to, żeby wrócili do Boga. I nic jest coraz gorzej. Apostołowie nie są w stanie uwolnić tego chłopca do pętania. Chodzą już w autorytecie imienia Jezus. Zostali wysłani przez Niego. Gdziekolwiek modlili się, chorzy byli uzdrawiani. Gdziekolwiek modlili się o uwolnienie od demonów. Demony wychodziły z ludzi. Przybiegali do Jezusa i cieszyli się. Opowiadali Jezusowi niesamowite rzeczy, które działy się przez ich ręce, kiedy modlili się imieniem Jezus. Ale oto przychodzi ojciec opętanym dzieckiem Apostołowie się modlą, modlą, modlą. Wszystkie być może nowenny i koronki odmówili, jakie znali. Wszystkie modlitwy, uwolnienia, związywania, nakazywania demonowi, żeby wyszedł. I nic, i nic. Ilu z nas może być w tym miejscu? Ilu rodziców może być w tym miejscu? Modlisz się za swoje dzieci i nic się nie dzieje. Modlisz się za swoje małżeństwo i nic się nie dzieje. Jest coraz gorzej. Przeprowadziłem go do twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam Was znosić trudne słowa? Trudne słowa. Nie tylko skierowane do tego Ojca, który szuka po prostu pomocy dla swojego Syna, skierowane też do Jego apostołów, którzy przecież widzieli dotychczas wielkie owoce i sukcesy ewangelizacyjne. A teraz, pomimo natężania się, pomimo wielkiej modlitwy, nie potrafią pokonać tego zła. Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu i zły długo opuścił. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? przecież dotychczas wszystkie złe duchy nam się poddawały. Dlaczego teraz nie? I w Ewangelii Marka czytamy? Nie tylko to, co jest napisane w Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus mówi z powodu małej wiary Waszej. Bo zaprawdę powiadam Wam, jeżeli będziecie mieć wiarę jak zianko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd tam, a przesunie się. I nic nie będzie dla Was niemożliwego. Czy słyszysz te słowa? Nic nie będzie dla Ciebie niemożliwe, jeśli masz wiarę. Słyszysz to? Jezus Ci to obiecuje. Jaką wiarę? Jak zianko gorczycy, najmniejsze ze wszystkich ziaren. Słyszysz to? Jest fenomenalne. Nam się wydaje, że my mamy wiarę. Nam się tylko wydaje. W Ewangelii Świętego Marka Jezus odpowiada apostołom: Ten rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Wiecie, my dzisiaj. Widząc niepowodzenie w naszych modlitwach, bardzo często tworzymy teologię porażki, która tak naprawdę jest teologią, która nie ma nic wspólnego z Wolą Bożą. Co to znaczy? Kiedy modlimy się o coś, walczymy o kogoś i widzimy, że jest coraz gorzej, a nie lepiej, poddajemy się i zaczynamy mówić. Widocznie taka jest wola Boża. Widocznie taki jest Boży plan. Odpuszczamy. Pamiętacie Jaira, przełożonego synagogi? Jego córeczka umierała. Panie, przyjdź i uzdrów ją. Moja córka umiera. Przyjdę i uzdrowię ją. W międzyczasie córka umarła. Przychodzą słudzy, Jairaj mówią: Nie truć już nauczyciela. Odpuść sobie, już jest po sprawie. Tu już się nic nie da zrobić. Znacie to? Znacie ten moment w Waszych modlitwach? Kiedy przychodzi demon i mówi: odpuść modlitwę o tego człowieka, odpuść sobie już modlitwę o tego męża, żony, już do ciebie nie wróci odpuścił sobie modlitwę za Twoje dziecko, ono już jest tak mocno zniszczone, to już nic nie da rady zrobić. Znasz to? Słyszysz te słowa w swoim sercu, babciu, kochana? Modlą się za swoje wnuczki? Wielu ludzi to słyszy. Ale to jest demon. Nazywa się zwątpienie, zniechęcenie, niewiara. I my zaczynamy tworzyć tą teologię. Widocznie taki jest Boży Plan. Taka jest wola Boża. Nie! Wolą Bożą od początku było uwolnienie tego chłopca od złego ducha. Czy rozumiesz, czego zabrakło apostołom: wiary, modlitwy i postu. Jezus. Nie musiał odchodzić na 40 dni na pustynię, żeby pościć, napełnić się mocą, wrócić do chłopca i uwolnić go od złego ducha. Jezus nieustannie pościł. Jezus nie musiał iść na dwa tygodnie albo jechać na rekolekcje ignacjańskie, napełnić się modlitwą, żeby wrócić do tego chłopca i go uwolnić. On cały był modlitwą. On nieustannie się modlił. On był nieustannie przylgnięty do serca Ojca. To jest styl, który mi imponuje. Zazdroszczę tego Jezusowi, mówiąc tak kolokwialnie, że On był nieustanną modlitwą, nieustannym postem. On nie musiał. Kombinować, żeby się napełniać czymś, by potem przyjść i działać wielkie znaki i cuda. Od początku wolą Boga było uwolnienie tego chłopca od demona. Apostołowie mogli sobie stworzyć teologię, widocznie taka jest wola Boża. Trudno, ten chłopiec musi się męczyć i ten ojciec też musi się męczyć. Widocznie Bóg tak chce. Ile razy tak mówimy. Widocznie wolą Boga było to, że ta córeczka umarła. Trudno. Trzeba się z tym pogodzić. Ile razy tak mówimy? Wolą Boga było od początku nie tylko uzdrowienie tego dziecka, ale wskrzeszenie go z martwych. Od początku wolą Boga było życie dla tej dziewczynki. Jezus mówi do Jaira: Nie bój się. Tylko ufaj. Czy rozumiesz? Nie bój się, tylko ufaj. Czy rozumiecie, dlaczego jest ta noc? Żebyśmy przyjęli nowy rodzaj namaszczenia. My tutaj zgromadzeni. Wszyscy, którzy z nami łączą się przez internet. Wszyscy, którzy modlą się tej nocy z nami jakiejkolwiek łączności z nami, aby przyjęli nowy rodzaj namaszczenia, determinacji do walki, kiedy wydaje się, że po ludzku wszystko jest stracone, ale nie tak jest po Bożemu. I nigdy nie możesz powiedzieć, że widocznie taka jest wola Boża, i zrezygnować ze swojej walki, i zrezygnować ze swojej modlitwy odpuścić post i powiedzieć widocznie Bóg tak chce. Naprawdę jesteś przekonany, że Bóg tak chce? Czy naprawdę jesteś przekonana, że to jest wola Boża? A skąd wiesz, że Bóg tak chce? A może on chce, żebyś w miejscu, kiedy całe piekło mówi to już jest bez sensu, tu już nic się nie da zrobić. Żebyś teraz wstał z nową determinacją, z mentalnością całkowitego zwycięzcy, kogoś, kto powie, będę walczył do końca, dopóki nie zdobędę błogosławieństwa, które mi obiecałeś, Boże. Dopóki nie zobaczę błogosławieństwa, które zmienia serce mojego dziecka. Dopóki nie zobaczę błogosławieństwa, które sprowadza moją żonę z powrotem do mojego małżeństwa, nie spocznę. Będę walczył do końca. Wielu z nas, patrząc na to, co się dzieje, co przychodzi globalnie na cały świat, może poddać się i powiedzieć: Nie ma sensu walczyć. Trzeba wejść chyba w kompromis z tym złem. Trzeba się jakoś dostosować. To zło jest za wielkie. Jest przytłaczający, jak walec, który przetacza się przez planetę. Nie, nie, to właśnie teraz Bóg mówi: Wstań i walcz Polsko. Wstań i walcz Polsko. Wstań i walcz Polsko. Powtórzmy to wszyscy razem: Wstań i walcz Polsko. Wstań i walcz, Polsko! Wstań i walcz, Polsko! Posłuchajcie, ona jest naszą trenerką, najlepszą trenerką, którą dał nam Bóg. Wielu ludzi mówi: Jak się oddałem Matce Bożej, ojej, co się stało w moim życiu? Wszystko zaczęło się walić. Nie, zaczęło się wszystko budować. Wali się wszystko, tylko to, co jest fałszywie budowane. Ale czy rozumiesz? Ona wyprowadza nas ze strefy komfortu, aby nauczyć nas nowej walki, z nową determinacją. Zawierzmy się jej, zaufajmy jej. Ona przychodzi i mówi Ci słowa Jezusa: Nie bój się, ufaj, wstań i walcz. Ja Cię przygotuję. Do największych walk Twojego życia. Pozwól mi Cię trenować. Oddaj mi się całkowicie i zaufaj mi do końca, a zdobędziesz to błogosławieństwo, które Bóg dla Ciebie przygotował. Amen.